Wprawdzie zespół Lady Punk nigdy nie dorównał popularnością Izabeli Trojanowskiej z lat 1980-1981, ale w kolejnych miesiącach zdominował krajową scenę muzyczną. Każdy pojawiający się w radiu utwór grupy stawał się przebojem, a ich pierwszy longplay rozszedł się nie tylko w milionowym nakładzie, ale aż 6 pochodzących z niego utworów zajęło pierwsze miejsca na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Nigdy wcześniej ani później żadne polskie wydawnictwo nawet nie zbliżyło się do tego rezultatu. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o początkach zespołu Lady Punk. Lider grupy Jan Borysewicz pochodził z Wrocławia i w całym swoim życiu wziął tylko jedną lekcję gry na gitarze. Nie przeszkodziło mu to stać się jednym z najlepszych instrumentalistów w kraju, a karierę zaczynał od legendarnej wrocławskiej grupy Nurt. Miał wówczas 17 lat. Następnie przeszedł do zespołu Ireneusza Dudka, aż wreszcie Romuald Pilipko zaproponował mu dołączenie do Budki Suflera. W szeregach zespołu wziął udział w nagraniu 3 albumów studyjnych, a zachęcany przez Lipkę zaczął też komponować. Jego najbardziej udanym utworem, który zresztą został włączony do repertuaru zespołu, jest Nie wierz nigdy kobiecie. Zwiastował on już styl Lady Punk z charakterystycznym brzmieniem gitary, która miała stać się wizytówką zespołu. Borysewicz uwierzył w siebie, a utwierdzał go w tym stały współpracownik Budki, autor tekstów Andrzej Mogilnicki. Widział w gitarzyście wielki potencjał, a do tego wiedział, żeby zdobyć dużą popularność, należy grać inaczej niż lubelski zespół. Chociaż bowiem Lipko komponował dla Anny Jantar i Izabeli Trojanowskiej, to jednak wraz z macierzystą grupą trzymał się na dystans od poprokowych klimatów. A te były jak najbardziej popularne. Mogilnickiemu i Borysewiczowi dużo dał do myślenia sukces Izabeli Trojanowskiej. Obaj znali jego powody. Chwytliwe melodie, dobre aktualne teksty, nowoczesna aranżacja, imidż i osobowość wykonawcy. Doszli też do wniosku, że razem zdołają podołać zadaniu. Tym bardziej, że rozumieli się coraz lepiej. Wreszcie Borysewicz zdecydował się na oficjalne odejście z Budki Suflera, a Mogilnicki obiecał, że podąży jego śladem. Jego rola nie miała się jednak ograniczać wyłącznie do pisania tekstów piosenek. Wspólnie z Borysewiczem współdecydowałby o losach całego przedsięwzięcia. Muzycy Budki Suflera nie byli zadowoleni z decyzji Borysewicza. Domyślali się, że do tego kroku zainspirował go właśnie Mogilnicki. Z tego powodu słowa do tytułowej piosenki na kolejny album Budki Za ostatni grosz napisał Marek Dudkiewicz. Miało to być rodzaj kary dla tekściarza za zdradę, co tylko go utwierdziło w zamyśle całkowitego zerwania współpracy. Pierwszym nagraniem nowego zespołu, jeszcze bez nazwy, była Mała Lady Punk, zarejestrowana jako Fucha, jak mówił o tym przedsięwzięciu sam Borysewicz, podczas nagrywania albumu Trojanowskiej Układy. Gitarzysta samodzielnie zaśpiewał tę piosenkę, chociaż nigdy nie miał wysokiego mniemania o swoich walorach wokalnych. Był jednak pewien problem. Piosenka została nagrana i zatytułowana, ale brakowało nazwy wykonawcy. Borysewicz nie zgodził się, by sygnowano ją tylko jego nazwiskiem, gdyż pragnął, by dzieło szło już na konto nowego zespołu. Ponieważ jednak nie można było emitować piosenki bezimiennie, koniecznością stało się wymyślenie nazwy grupy. I tak powstało Lady Punk, ale pisane przez A, a nie przez U. Początkowo Borysewicz planował utworzenie zespołu w oparciu o muzyków, z którymi zarejestrował piosenkę. Towarzyszyła mu wówczas sekcja rytmiczna w składzie. Wojciech Bruślik na gitarze basowej i Andrzej Dylewski na perkusji. W marcu 1981 roku muzycy odbyli pierwsze próby, a następnie ruszyli w trasę z Izabelą Trojanowską jako zespół akompaniujący. Współpraca nie przyniosła jednak rezultatów i do Borysewicza dołączyli perkusista Andrzej Polak i basista Paweł Mielczarek. Pojawił się też drugi gitarzysta Edmund Stasiak, ale wciąż brakowało wokalisty. Dlatego, gdy grupa miała sesję nagraniową w krakowskim Teatrze Stu, zarejestrowano wyłącznie instrumentalne podkłady późniejszych hitów. Minus 10 w Rio, Tańcz głupia tańcz, Wademekum Skauta i Mniej niż zero. Wokal dograno dopiero po pojawieniu się w zespole Janusza Panasewicza. Jedynym wyjątkiem było Minus 10 w Rio, gdzie śpiewał zarówno główny wokalista, jak i Borysewicz. Robili to na zmianę i trzeba przyznać, że trudno było odróżnić, kto wykonuje zwrotkę, a kto refren. W dotychczasowych dziejach polskiego rocka nie było podobnej sytuacji. Mogilnicki powstanie Lady Punk określił jako rodzaj tworzenia świata, gdyż wszystko powstawało od zera, a właściwie mniej niż od zera. Lady Punk wystąpił jako kwartet na swoim pierwszym koncercie w stołecznym klubie Akcent. O tym wydarzeniu mało kto obecnie już pamięta,
gdyż za oficjalny debiut grupy uważa się późniejszy występ w klubie Park, także w Warszawie. Obowiązki wokalisty ponownie przyjął lider, z czego raczej nie był zbytnio zadowolony. Wreszcie Mogilnicki znalazł kandydata na wokalistę. Na horyzoncie pojawił się bowiem Janusz Panasewicz, który chociaż nie był dostępny od ręki, gdyż akurat odbywał służbę wojskową, zapowiadał się na dobrego frontmana. Jednak gdy w ramach przepustki stawił się na przesłuchaniu, nie przypadł do gustu liderowi grupy. Borysewicz inaczej wyobrażał sobie frontmana swojego zespołu, a do szewskiej pasji doprowadzała go wymowa Panasewicza, która raziła regionalizmami. Panasewicz występował wtedy w zespole wojskowym Desant, gdzie jego wymowa nikomu nie przeszkadzała. Borysewiczowi nie podobał się jednak nie tylko jego mazurzenie, ale także barwa głosu. I nawet gdy wspólnie zagrali już kilka koncertów, to według lidera nadal nie brzmiało to najlepiej. Panasewiczowi jednak tak bardzo zależało na angażu do grupy, że zdecydował się na desperacki krok grożący poważnymi konsekwencjami. Miał wystąpić razem z Desantem w pewnym komunistycznym programie i usłyszał od Borysewicza, że jeżeli tam pojedzie, to nie ma po co wracać do zespołu. W efekcie wokalista nie dotarł na miejsce imprezy, co oznaczało złamanie dyscypliny wojskowej. Skończyło się na zesłaniu go do jednostki karnej w Orzeszu, co wzbudziło uznanie lidera grupy. Borysewicz bowiem zrozumiał, że Panasewicz rzucił wszystko w ciemno dla Lady Punk. I tak naprawdę to więcej nie był już tylko na dwóch koncertach. Za pierwszym razem, gdy nie zawiadomił go menadżer zespołu, który zapomniał, że zespół powiększył się o wokalistę. W drugim przypadku został pobity w rodzinnym Olecku i gdy przywieziono go do Warszawy, wiadomo było, że nie wystąpi na koncercie w Kołobrzegu. W obu przypadkach Borysewicz rozwiązał problem w bardzo specyficzny sposób. Na estradzie zaczynał każdą piosenkę jako wokalista, a potem śpiewała już tylko publiczność. Więcej o przebojach grupy Lady Punk i ich koncertach dowiecie się z mojej książki Przeboje PRL. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!